Nazywam się Dawid. Kulturystykę uprawiałem przez 20 lat. Teraz trenuję trójbój z Bodynem. 3 razy w tygodniu. Co tydzień rosnę w siłę, a sylwetka sama się robi. Jak poprawić regenerację w treningu? Wypróbuj trening Speed Session. Speed Session to taka sesja, gdzie wykonujemy martwy ciąg, przysiad albo ławkę na prędkość. Robimy tutaj 8 serii po 2 powtórzenia z ciężarem 60% naszego maksymalnego udźwigu. No i celem właśnie jest wykonywanie tych wszystkich powtórzeń i serii jak najszybciej. Chcemy, żeby przerwy tutaj między seriami były 2 minuty. I w takim właśnie systemie jakby stymulujemy nasz układ nerwowy, odświeżamy go troszkę, co ma za zadanie wspomóc regeneracji. No wiadomo, że jeżeli nasz program treningowy jest bardzo nieostropny, no to Speed Session tak naprawdę nie uchroni nas tutaj przed trenowaniem, ale naprawdę są zalety takiego treningu, jeżeli chodzi na przykład o frekwencję treningową. Także powiedzmy bez Speed Session byłem w stanie robić jakiś tam ciężki bój raz na 9 dni, a wprowadzając taki system nagle byłem w stanie robić już coś takiego raz na 7. Także bardzo to pomogło. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mój trening wyglądał ze stosowaniem Speed Session, to zapraszam do opisu naszego wideo. No i tam właśnie umieścimy link do materiału, gdzie omawiam mój trening do przygotowań pod Mistrzostwa Wielkiej Brytanii. System taki Speed Session został tak naprawdę spopularyzowany przez Westside Barbell w powerliftingu, w trójboju siłowym. W kulturystyce raczej się często tego nie spotyka, chociaż jeżeli myślimy na przykład o takim treningu Mountain Dog Johna Meadowsa, który bierze jakąś tam inspirację z trójboju, no to gdzieś tam można się na to napotkać. Poza taką regeneracją Speed Session też uczy nas dynamicznego wykonywania boju. Osobiście miałem taki problem, powiedzmy nawyk kulturystyczny, żeby spowalniać ruch w pozytywnej fazie ruchu, żeby jakby dopinać ten mięsień jeszcze intencjonalnie, ale w trójboju nie chcemy czegoś takiego robić. Po prostu operujemy z tak wielkim ciężarem, że te wszystkie mięśnie się zepną tak jak powinny. Chcemy się skupić na technice i prędkości. Po prostu wielka prędkość pomoże nam dźwigać więcej i ta prędkość zawsze powinna być maksymalna, niezależnie od tego, jaki ciężar dźwigamy. Jeżeli robimy naszego maksa, no to oczywiście sztanga nie porusza się już tak szybko, ale intencja prędkości nadal powinna tam być. I tego właśnie uczy nas bardzo ładnie Speed Session. No i poza tym, taka sesja daje nam jeszcze następną okazję do szlifowania naszej techniki w danym boju. Jeżeli robimy dany bój ciężko jedynie raz w tygodniu, no to jest to jedynie jedna okazja do ćwiczenia. No, mamy tam parę rozgrzewek i tą serię roboczą. No a tutaj mamy następne 8 podejść po 2 powtórzenia. Ciężar intensywnością jest na tyle wielki, że przekłada nam się na te nasze maksy. 60% po prostu już nasze ciało zaczyna układać się, powiedzmy, w taki sposób, który transferuje się, potem przekłada nam się na te nasze maksy, ale też nie jest ta intensywność na tyle duża, żeby nas zajechać. Także jest to dodatkowa zaleta. No i teraz jak wykonać taki Speed Session? No tak jak mówiłem, 8 serii po 2 powtórzenia, 60% maksa. No i celem tutaj jest właśnie wykonanie tych powtórzeń z jak największą prędkością. Z każdą serią ten nasz układ nerwowy powinien się bardziej i bardziej aktywować i nasza prędkość powinna wzrastać. Też jeżeli chodzi o progresję ciężaru, bardzo konserwatywna, nie robimy nic z kosztem prędkości. Także ten ciężar właściwie powinien się zwiększać jedynie jeżeli nasz maks idzie w górę. Cały czas zostajemy na 60%. Też warto wspomnieć, że jeżeli nasz główny bój wykonywany jest tutaj z jakimś sprzętem, no to trzeba odjąć ten ciężar, który sprzęt nam dodaje i z tego liczyć 60%. Także na przykład, jeżeli robicie przysiad z paskami, no to wtedy po prostu musimy odjąć to, co nam te paski dodają i z tego liczyć 60% maksymalnego udźwigu. Tak jak wspominałem, chcemy 2 minuty przerwy między seriami, nie krócej, nie dłużej. Jeżeli zaczniemy skracać nasze przerwy, to zaczniemy się zakwaszać. Nie o to chodzi. Nie pracujemy tutaj nad jakby rozwijaniem muskulatury, nie ćwiczymy tej mięśni. Ćwiczymy tutaj układ nerwowy.
No i z drugiej strony, jeżeli te przerwy zaczniemy wydłużać bardziej niż 2 minuty, no to nasz układ nerwowy jakby będzie miał zbyt długą przerwę, żeby się aktywować lepiej i lepiej z serii na serię. Także 2 minuty jest bardzo optymalnie, musi tak zostać. Warto jeszcze wspomnieć, że w takim systemie speed session ten nasz bój idealnie powinien być odmianą naszego ciężkiego boju jakąś. Także na przykład, jeżeli wykonujemy ciężkie wyciskanie na ławce w szerokim chwycie, no to chcemy być może tutaj zastosować wąski chwyt. Jeżeli robimy na przykład przysiad low bar bardzo ciężko, no to chcemy zrobić sobie tutaj speed session na high barze. Jeżeli robimy martwy ciąg klasyk, no to powiedzmy w speed session chcemy sobie nadal zrobić klasyk, ale z podestu. Także żeby była jakaś tutaj różnica. No i teraz pytanie, jak użyć taki speed session taktycznie? No tak jak wspominałem, możecie zobaczyć sobie przykład mojego treningu w sekcji opisu wideo. Takim najbardziej typowym użyciem tego speed session jest wprowadzenie go 24 do 48 godzin przed naszą ciężką sesją, żeby właśnie nas przygotować i odświeżyć do tego ciężkiego treningu. Także powiedzmy w poniedziałek robimy sobie speed session na przysiadzie, a w środę robimy już ciężki przysiad. Podobną strategię możemy sobie zastosować przed zawodami, gdzie na przykład w ostatnim tygodniu robimy jedynie speed session, żeby jakby zaoszczędzić tą energię i też odświeżyć ten układ nerwowy, jeżeli chodzi już o ten dzień zawodu. Następnym zastosowaniem może być użycie speed session, jeżeli jesteśmy bardzo blisko faila. No powiedzmy, że progresujemy sobie też z ciężarem na jakimś boju, powiedzmy dokładamy tam 2,5 kg na ławce co tydzień, no i któregoś tygodnia nagle, i zaznaczam nagle, spowalniamy strasznie i ledwo wykonujemy to powtórzenie. No i zaskoczyło nas to, bo wcześniej progresja była bardzo gładka, nazwijmy to. Także można by zakładać tutaj, że z jakiegoś powodu nasze jednostki motoryczne, które są odpowiedzialne za wyciskanie, się zmęczyły. No i wtedy dobrą właśnie strategią może być wprowadzenie takiego speed session w następnym tygodniu, żeby odświeżyć nasz układ nerwowy. No i po tym tygodniu już wracamy i wtedy robimy znowu ciężkie wyciskanie z dołożeniem 2,5 kg. Następną dobrą strategią, jeżeli chodzi o speed session, może być wprowadzenie czegoś takiego, jeśli mamy jakiś tam nieplanowany tydzień, w którym nie możemy ćwiczyć, na przykład musieliśmy gdzieś wyjechać, nie jesteśmy w stanie zrobić sobie naszego planowego treningu, nie chcemy robić czegoś, co nie przekłada nam się w ogóle na nasz progres, no to wtedy też w takim tygodniu możemy sobie powplatać tutaj speed session na wszystkich trzech bojach, co jakby da nam taką aktywną regenerację, znowu odświeży nasz układ nerwowy, no i nadal pozwoli nam na praktykowanie tej techniki. Także naprawdę polecam wypróbować coś takiego. Dajcie znać, co myślicie o tej strategii w komentarzach. Proszę, wesprzyjcie kanał, dajcie lajka, dajcie suba. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Siła.